Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki, kłania się Państwu z Golejowa. Ja stoję sobie na pomoście, ale teraz tutaj nie pomost i nie woda jest istotna, tylko ten las, który stoi za mną. Tam ja pokażę tak, chociaż to nieładnie palcem, chociaż to może niepotrzebnie Państwo i tak go widzą. No dobrze, taki efekt humorystyczny tutaj nam na początku wystąpił. Ale a propos tego lasu. Proszę Państwa, czy do tego, żeby las sobie tam rósł, potrzebny jest człowiek, potrzebna jest jakaś organizacja państwowa, która powoduje, że ten las rośnie? No mogą Państwo powiedzieć, że tak, no przecież jest resort, tam Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa, coś takiego, no są przecież leśnicy, są gajowi, jest sporo ludzi, którzy lasami się zajmuje. No, ale ja będę dalej nalegał na to, żeby uznać za prawdziwą taką odpowiedź, że las nie potrzebuje człowieka ani żadnych urzędów do tego, żeby sobie rosnąć. No i udowodnię to proszę Państwa, w bardzo prosty sposób, taki, że lasy na Ziemi istnieją już od milionów lat. Natomiast człowiek, a już te ministerstwa, które się lasem zajmują, to od bardzo niedawna, to są rzędy, to są no, sami ludzie, którzy zajmują się lasami, to jest powiedzmy tam kilkaset lat, natomiast te urzędy państwowe, no to jest już kwestia kilkudziesięciu lat. Więc las był bardziej pierwotny niż te urzędy, czyli las sobie przez miliony lat radził bez ingerencji żadnych urzędów. Więc sprawa jest prosta. Las do tego, żeby rosnąć, żeby się rozwijać, żeby się odradzać, nie potrzebuje żadnych instytucji państwowych do tego celu. No i dlaczego ja o tym... No oczywiście leśnicy są potrzebni po to, żeby jakieś wyręby w lesie robić, żeby zasadzać na miejsce wyrębów nowe drzewa i tak dalej, ale to już jest inna historia. To już sam las ich nie potrzebuje, to raczej oni potrzebują lasu. Dobrze, no ale tu nie chodzi mi o las, tylko chodzi mi znowu o ilustrację pewnej innej sprawy, pewnych moich poglądów i nie tylko moich, bo poglądów Kongresu Nowej Prawicy na temat życia społecznego w państwie. Jak po prostu powinno być urządzone państwo? Otóż ja i Kongres Nowej Prawicy uważamy, że że w państwie nie potrzeba zbyt wielu instytucji, które się życiem społecznym w tym państwie zajmują. Czyli na przykład my uważamy, że niepotrzebne jest żadne ministerstwo gospodarki, które zajmowało się gospodarką. Po prostu gospodarka poradzi sobie sama. Przedsiębiorcy i klienci poradzą sobie sami z produkcją towarów. No to znaczy, przedsiębiorcy będą towary produkować, handlowcy będą je sprzedawać, a klienci będą je kupować. No i klienci będą decydować, które przedsiębiorstwa będą się rozwijać, a które będą upadać. Tak jak w tym lesie. Niektóre drzewa będą rosły, będą coraz większe, a drzewa chore będą zamierać. Jeżeli drzewo wyrośnie w złym miejscu, no to też nie dożyje sędziwego wieku, bo po prostu będzie zagłuszone przez jakieś inne większe drzewo. To tak samo i z przedsiębiorstwami. Po prostu one muszą znaleźć odpowiednią dla siebie lukę na rynku. Tak samo jak nie jest potrzebne żadne ministerstwo przemysłu, które będzie chronić, rozwijać, wspierać, jakieś tam inkubatory przedsiębiorczości organizować, nie jest potrzebne. Tak samo nie jest potrzebne ministerstwo rolnictwa. Po prostu rolnictwo, do tego, żeby istniało rolnictwo, to potrzebny jest rolnik, potrzebny jest znowu handlowiec, który sprzedaje go towar i potrzebny jest klient. Nic więcej, żaden urząd to nie jest potrzebny, absolutnie. Do tego, żeby istniało szkolnictwo, czyli żeby dzieci i młodzież uczyły się, nie jest potrzebne ministerstwo żadnej edukacji ani oświaty. Wystarczą do tego nauczyciele i rodzice z dziećmi, którzy będą z ich usług korzystać. Oczywiście powstaną szkoły, czyli będą potrzebni dyrektorzy, właściciele tych szkół, ale to jest zupełnie od państwa powinno być niezależne i tutaj żadna ingerencja państwa nie jest potrzebna, ani żadna pomoc ze strony państwa nie jest potrzebna. Państwo to może tylko szkodzić. No, ludzie też chorują. Ja co prawda raczej nie choruję, no nie pamiętam kiedy byłem chory, no chyba dosyć dawno, ładnych kilkadziesiąt chyba lat, jak odczuwałem jakieś tam choroby, bo uprawiam sport, zdrowo się odżywiam, zdrowy tryb życia prowadzę, więc po prostu nie choruję. No ale ludzie, zdarzają się ludziom choroby. Inni ludzie chorują, no ja też być może kiedyś będę chorował, w przeszłości też tam trochę chorowałem kiedyś, jak mi się zdarzało. Niespecjalnie mocno, no ale zawsze. No więc ludzie chorują, więc potrzebni są lekarze. No dobrze, lekarze są owszem potrzebni, ale czy potrzebna jest służba zdrowia, państwowa służba zdrowia? No my uważamy, że też nie jest potrzebna, ba, że jest szkodliwa. Po prostu do tego, żeby leczyć ludzi, potrzebny jest lekarz.
lekarz, potrzebny jest farmaceuta, który sprzeda leki, potrzebna jest jakaś fabryka, która te leki wyprodukuje, ale nic więcej. Tutaj państwo nie ma nic do roboty. Oczywiście, niektóre choroby jeden lekarz nie wyleczy w pojedynkę, są potrzebne szpitale, więc te szpitale też będą powstawać. Po prostu wszystko, co będzie potrzebne, będzie powstawało samo. Tak jak w lesie, wszystko samo rośnie. No tak jakoś się składa, że ten las potrafi przez miliony lat sam rość. I tak samo, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów, tak samo nie jest potrzebna żadna ingerencja państwa w to, żadna pomoc ani koordynacja. Po prostu to się wszystko, że tak powiem, załatwi samo. W jaki sposób? No po prostu ludzie, którzy umieją leczyć, będą leczyć tych, którzy tego leczenia potrzebują. Żeby ci ludzie, którzy mają leczyć, umieli leczyć, no będzie potrzebna odpowiednia edukacja, czyli będą potrzebne akademie medyczne, czy tam jakieś uniwersytety medyczne, które będą tych przyszłych lekarzy uczyć, jak leczyć. Ale one też będą prywatne. Więc tutaj państwo nie jest do niczego absolutnie potrzebne. No i ja mógłbym wymieniać takie jeszcze wiele dziedzin życia, w których ingerencja państwa nie jest do niczego potrzebna, ba, jest nawet szkodliwa. To jest... Po prostu ingerencja państwa hamuje prawdziwy rozwój tych dziedzin życia, wykoślawia je i jest bardzo kosztowna. I im w danym państwie jest więcej tej ingerencji, im więcej wolności ludzkiej jest zabrane na rzecz tych państwowych instytucji, tym jest gorzej. Państwo takie zupełnie totalitarne, w których wszystko było upaństwowione, w którym jednostka nie miała nic do powiedzenia, to były państwa tragicznie biedne i wtedy władza była nawet tragicznie okrutna. No weźmy sobie taką Kambodżę, w której reżim Pol Pota wymordował tam prawie 1/3 ludności swojej własnej, po to, żeby jakieś poronione pomysły realizować, pomysły jakieś komunistyczne, socjalistyczne, których ten pan Pol Pot, doktor Pol Pot, dlatego że ja tutaj użyję jego tytułów naukowych, dlatego że on zdaje się 3 doktoraty na Sorbonie zrobił w Paryżu. I w tych doktoratach, tam, przynajmniej tam w jednej z tych prac, to opisywał, jakie on reformy przeprowadzi w Kambodży. No i on je niestety przeprowadził. Także, proszę Państwa, dla nas ideałem jest takie państwo, które zajmuje się tylko tym, czym musi się zajmować państwo i czym się powinno zajmować. Otóż my uważamy, że państwo powinno się zajmować tylko bardzo ograniczonymi sferami życia, które są związane z tym, że dane państwo musi być chronione przed zaborczością innych państw. Po prostu państwo bogate, a państwo przez nas rządzone będzie bogate, będzie narażone na agresję sąsiadów, no bo bogactwo zawsze kusi. Wobec czego musi mieć siły zbrojne. No i siły zbrojne to jest właśnie domena państwa. Państwo musi mieć siły zbrojne. Państwo musi też chronić jednostki żyjące w danym państwie, czyli ludność tego państwa, przed jednostkami, które mają jakieś złe intencje. No czyli po prostu przed złodziejami, bandytami, zbrodniarzami, no generalnie ludźmi, którzy naruszają wolność innych ludzi w jakikolwiek sposób. No i do tego są potrzebne, do tego, żeby to przeprowadzić, jest policja, potrzebne są sądy, potrzebna jest jakaś administracja, która zbierze na to jakieś niewielkie podatki i to wszystko. No to już wymieniłem w takim razie te sfery, które państwo musi utrzymywać i nimi się zajmować. No, czyli siły zbrojne, policję, sądownictwo, jakąś szczątkową administrację. Cała reszta życia społecznego w danym państwie, które jest dobrze rządzone, powinna podlegać po prostu wolnym decyzjom ludzi, którzy, jeżeli są lekarzami, to leczą ludzi, jeżeli są nauczycielami, to uczą, jeżeli są przedsiębiorcami, to coś produkują, jeżeli są handlowcami, to czymś handlują i to wszystko. I wtedy państwo się rozwija. No oczywiście są artyści, którzy tworzą jakieś różne dzieła artystyczne, czyli pisarze piszą książki, poeci wiersze, muzycy tworzą muzykę, jeżeli są kompozytorami, jeżeli są wykonawcami, to ją gdzieś tam wykonują. I tutaj też państwo nie jest zupełnie potrzebne, nie jest potrzebne żadne Ministerstwo tam Kultury, Dziedzictwa Narodowego. Proszę Państwa, kiedy kultura polska się bardzo dobrze rozwijała i kiedy jej poziom był niezwykle wysoki? No w XIX wieku, kiedy tych ministerstw nie było, kiedy wielcy artyści, tacy jak Sienkiewicz, jak Prus, jak Chopin, no nie będę wymieniał, bo Państwo to, mam nadzieję, znają ze szkoły te nazwiska, tworzyli nie dzięki opiece państwa,
ale tworzyli po prostu dlatego, że czuli taką potrzebę tworzenia tych swoich dzieł oraz byli klienci, którzy je nabywali, albo byli sponsorzy prywatni, którzy ich sponsorowali tam w jakichś momentach życia, wtedy kiedy odbiór ich towarów nie był na tyle duży, że mogli się z tego utrzymać. Żaden z tych artystów, których wymieniłem, nie był utrzymywany przez żadne państwo, dlatego że państwa, które wtedy istniały na terenie naszych ziem, to były państwa obce i one nie miały żadnego interesu, żeby tych artystów utrzymywać. Wielu z nich też nie mieszkało w Polsce. No, proszę Państwa, nie będę tutaj Państwu zawracał więcej głowy. Chyba powiedziałem to, o co mi chodziło. Powtórzę jeszcze raz. Tak jak las do tego, żeby rosnąć przez miliony lat nie potrzebował żadnych urzędów państwowych, tak samo gospodarka, rolnictwo, przemysł, handel, szkolnictwo, lecznictwo nie potrzebuje żadnych urzędników państwowych do tego, żeby istnieć i się rozwijać. I tak jak lasy, w które ingeruje człowiek, są najczęściej bardziej rachityczne od tych, które rosną gdzieś tam dziko albo rosły dziko przez miliony lat, Tak samo i z tymi dziedzinami życia. Jeżeli są pod ingerencją urzędników te dziedziny życia, to te dziedziny życia po prostu zamierają. No może jeszcze tak na koniec tylko jeden przykład. Po prostu Janusz Korwin-Mikke czasem mówi, że ekonomiści gospodarce są potrzebni tak bardzo, jak astronomowie są potrzebni gwiazdom, galaktykom i planetom do tego, żeby istniały, się poruszały właściwie. No na tym skończę. Dziękuję Państwu. Do widzenia.